Hello, witam Was bardzo serdecznie, wykopki w poszukiwaniu historii. Zapraszam Was na następną wyprawę, tak więc zapraszam do oglądania. Oczywiście pochodzimy po lesie. Co tu tak uleżane? Ale tutaj rozłożymy sobie sprzęcik w tym miejscu, no i ruszamy. Rozkładamy oczywiście Rutus Versa. Pierwszą, że łopateczkę wyciągnijmy. Teraz może Versa wyjdzie. Jest. Oczywiście nie będę pokazywał, jak się składa. Ostatnio było na filmie pokazane, szkoda czasu. No i mamy pinpointerek, jego pierwszy raz. Nówka, sztuka. Jeszcze nie śmigany. Tak więc, jak coś będzie, będę informował i pokazywał. Do pierwszego. Złożona tu jeszcze dałem takie, wiecie, żeby ten kabel nie latał. On jest taki fajnie silikonowy, ale jest taki, jest jak jest, nie? Z pewnością będę sobie to jeszcze regulował, te wepte, jak będzie to, wiecie, no. Zobaczymy, nie wiem, ja mam zasadę, nie stroję nigdy do gruntu, to jest moja zasada żelazna. Dobra, go zrestartowałem, ustawię go na multifiltr, ściszę głośność, no i ruszamy. Sprawdzamy zakłócenia. No nie mam, ale damy ten multifiltr. Ale tu widzę, są zakłócenia. No dobra, on się dostosuje. O, spadło. Dobra, jest ok. Jedynkę włączymy. I ruszamy. Jest. Dobra. Pierwszy sygnał. 62. Mamy tutaj z polmosu. Już go zabrudziłeś. A był taki piękny i nowy, ale po to to jest, nie? Żeby używać. Tak więc idziemy dalej. Taki sygnał. Nie wiem. Trenażelastwo. Nie wiem, co to będzie. To troszkę się dowiemy. A. Taki cosik. Idziemy dalej. Takie maleństwo, sygnał 65. O, tu teraz będziecie widzieć. Aluminiowe, wygrzebało. Pan pokaże. Takie maleństwo nawet. 60. Na takie maleństwo. Wow. Bardzo dobrze. Takie maleństwo, sygnał 60. Aluminium to będzie. Idziemy dalej. O, co my tu mamy? Taki kabel gruby. Nie wiem, aluminium w środku jest miedź. Chyba telekomunikacyjny, ale tu widzimy, że on pod ziemię prowadzi, ktoś go odciął. Może jakaś łączność tu była. Nie wiadomo. No, taki duży kawał ołowiu, ale to wezmę do przetopienia. Jakieś nity, nitowany był, nie wiem. Do przetopienia się nada na jakąś sztabkę ołowianą. Jaki był sygnał? 69. Taki prosty, ładny. Przy ustawieniach multi. No i pole. Dobra, zabierzemy go i idziemy dalej.
Wow, ale drzewo. No i pięknie jest. Chodzimy. Muszę tam przejść na drugą stronę. Coś mamy, podejrzewam, co to jest, bo jakiś stary aparat fotograficzny. Wow. Ja, może się będzie jeszcze zdjęcia dało od niego odzyskać. To jest nie stary aparat fotograficzny, tylko to będzie BenQ. Lustrzanka, nie lustrzanka, tylko aparat cyfrowy. Dobra, nie otwierajmy go, tu widzę, że baterię wysadziło. Może jakieś zdjęcia będą. Dobra, zabierzmy go tak, jak jest. Widzicie? Wow. Ktoś zgubił. Pewnie płakał. W tamtych latach te aparaty były bardzo drogie. Idziemy dalej. Chodzimy dalej. Tam był taki... O, zaśmiecony teren. Szukamy monet. Może jeszcze coś wyjdzie. Znaczy moneta nie wyszła jeszcze, ale... Oprócz monet, nie? Moneta na pewno będzie jakaś. Ale zobaczymy później. W trakcie. Sygnał 75 prosty był. Nie wiem, co tu może być. Coś tutaj jest. A, kawałek pierścienia wiodącego. Idziemy dalej. Wow, patrz to. Skulała się taka kopca. Chyba z pola rolnikowi tam u góry. Już 12? Patrzcie się. Ja pierniczę. Jakie to wielkie. Jakie upity. Wow. Masaja. Już 12? Może jak wyszłem o 11? Tak, 12. Zrobię zdjęcie temu i ja pierniczę. I idziemy dalej w tamtą stronę. Od traktora będzie opona. Tu jest jakaś. Tam jakieś śmieci. Dobra, tam nie idziemy. Tu korzenie powyrywane. No i szukamy dalej. Coś na wierzchu, nie wiem czy to ołów, czy... Zobaczymy. Nie, no, czekaj. Myślałem, to to. Kamienie są. Nie, no, tak jest, coś na wierzchu. No, a kawek aluminium. No i tak. Krecik. Krecik! Cicho. W tamtą stronę idziemy. Patrzcie się, jaka ta łopatka fiskarska, którą mam już chyba 3 albo 4 lata. Jakie kamienie podnosi. Widzicie? Jaki kamień potrafiła podnieść. A tamta się skrzywiła na zwykłym, malutkim kamyczku. Ale ten kamień podnosiłem, no, nie bez przyczyny, bo sygnał był pod kamieniu. Pod kamieniem. Widzicie, dalej jest. Nie bez przyczyny. No, zobaczymy, co to jest, jak już tak nagrywam to. Coś tam jest, dobra. To jest coś ciekawego, pokażę, nie, to nie. Jakaś blacha, zasypujemy, idziemy dalej.
Przeciskamy się przez dżunglę. Dobrze, że to nie pokrzywy. Ale jesteśmy dać w lasku. Tam, stamtąd, no taka dżungla trochę. Ale chodzimy teraz tutaj. No, mamy zaś oto taki kawałek harmonijki. Do grania. No i tak, powiem wam, mokro, ale może coś tu wypukało. Że coś będzie, ale na razie tak cichutko. Działa? Działa. O, tu już jesteśmy. No właśnie, zobaczmy. Wyciągnijmy ten aparat. No bo już troszeczkę lasu przeszliśmy. Jakie drzewo się tam zwaliło. No i będziemy kończyć powolutku. Ale jeszcze tu wrócimy. O, to będzie dobre miejsce. No i dobra. Bateria. No kurde. Jak była pełna, wczoraj też chodziłem, dzisiaj. Tylko wczoraj. To może się później ten filmik pojawić niż z dzisiaj. I chyba fajnie by było zakończyć i zobaczyć ten aparat, nie? No dobra, wyciągamy go. Ktoś pewnie płakał, jak zgubił kiedyś. Przyczepimy płyterka. Odepniemy. Dobra. Widzimy, jest wybulony tu bateria. Uszła. Ekran. Czy już tutaj nic nie ma? BenQ 7 megapikseli. Ktoś miał taki naklejony, czy to był taki wyświetlacz? Ktoś miał osłonę naklejoną na wyświetlacz. Tak jak teraz na telefony się daje. Tak mi się przynajmniej wydaje, widzicie? O. Ale chodzi o, czy będzie karta pamięci. Bo wciąż mogą być na niej dane. Wow! Patrz to. Baterie się wylały. Może być to akumulatorki są. Jakieś rumuńskie baterie. Rumbi. Ale jest karta pamięci. Widzicie to? Tutaj jeszcze tego starego typu. O, jeszcze wyskoczyła. Kingston 1 giga. Jak myślicie? Będą jeszcze jakieś, jakby to powiedzieć, zdjęcia? Bo ten aparat to już nic nie jest wart, tylko chodzi o no właśnie. Myślałem o tej karcie, czy będzie, czy nie. Czy jak styki są, patrzcie się, takie. Nie. No, tylko to była. Mogłem ją teraz zniszczyć tym suwakiem. A kurde, ale nie wygląda na to, bo to jest tylko od zapisu. Mamy, no. Karta pamięci jest, no aparat już praktycznie, no. 1 giga. Czy będą jakieś zdjęcia? Może ktoś odzyska po latach. Oczywiście. Wezmę to tak, jak było. I może uda mi się komuś po latach ten aparat, po tych zdjęciach kogoś rozpoznać. I po prostu odzyska. Taką zgubę, no może te zdjęcia są ważniejsze niż wiadomo. Niż teraz ten aparat. Kiedyś to był aparat ważniejszy. No i mamy kartę pamięci. Zobaczmy, co na niej jest. No i tu mamy tak. O, plecak, łopatkę, wersę. Trzeba chować się. Chować się do plecaka. No bo wracamy. Kończymy dzisiejsze wykopki w poszukiwaniu historii. Pakujemy się. No i myślę, że tak, udany dzień po prostu. Tak więc prosto z dżungli kończymy dzisiejsze
wykopki w poszukiwaniu historii. Dzisiaj było fajnie, super, mega spacer po lesie. Tak więc do następnej wyprawy zapraszam do oglądania. A następną wyprawę już zapraszasz, jeszcze pan jednej nie skończył? To jest dziwne.